przy budowie schodów zwróćcie uwagę na ten element. Płyta stropowa nad schodami. Za chwilę dowiecie się, jakie rozwiązanie zastosowałem, aby poprawić sobie komfort użytkowania schodów. Widzimy otwór schodów zejściowych do piwnicy. Wokół tego otworu występuje bardzo silne zbrojenie. Widzimy tutaj zarówno pręty skośne, które są ułożone w trzeciej warstwie. Zadaniem tych prętów jest zabezpieczenie płyty stropowej przed rysą, która może się pojawić na narożniku pod kątem 45 stopni tutaj rozchodzącym się w płycie, stąd stosujemy takie zbrojenie skośne. Widzimy tutaj takie charakterystyczne strzemionka i wygięte pręty ku górze, plus tutaj dozbrojenie trzema prętami o średnicy 12 mm. Pocięcie wynika z tego, że ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsca należało sfazować fragment płyty, podciąć ją, żeby nie było ryzyka związanego z zahaczaniem głową w przypadku schodzenia do piwnicy. Oczywiście to pocięcie spowodowało, że tam mamy wysokość przejścia ponad 2,20, więc nie ma tego bezpośredniego ryzyka, natomiast chodziło też o zapewnienie pewnego komfortu przy schodzeniu, żeby człowiek nie miał wrażenia, że być może zahaczy czy uderzy głową o krawędź płyty. Stąd takie sfazowanie i wymuszenie przez to dodatkowego tutaj dozbrojenia i takiego właśnie charakterystycznego ze skosem kształtowania ubigli, które są elementem kończącym krawędź płyty żebetowej. Dzięki temu, że jest to płyta żebetowa monolityczna, mamy możliwość dowolnego kształtowania jej geometrii. Czyli tak jak w tym przypadku, jeżeli uważamy, czy wychodzi nam na etapie projektowym, że potrzebujemy tą płytę częściowo tutaj pocienić, zmienić jej grubo, sfazować. Dzięki przyjętej takiej technologii, poprzez zastosowanie odpowiedniego zbrojenia i szalunku, mamy możliwość dowolnego jej kształtowania.